czasu chodzę z takim obrazem. I już kilka razy zastanawiałam się, czy się tym podzielić, czy nie. Ale dzisiaj rano tak bardzo intensywnie o tym myślałam. I dyrektor wysłał tutaj chłopaków, nie tylko, ale to też się mówiła. Przeszła to też bardzo. I była ta właśnie modlitwa, która była. Ja zrozumiałam, że powinnam to powiedzieć. To jest taki obraz żołnierzy wyekwipowanych, oddział w hełmach z bronią w tych mundurach MORO, przedzielający się przez las, w którym są gałęzie, trzciny, liście. I to wszystko jest również na poziomie ich oczu, ich głów. I oni patrzą przed siebie daleko i idą. I te trawy, i te gołębie się uderzają w ich twarz, bo są na wysokości ich oczu, ich twarzy. I to są czasami ostre gałęzie. I to są czasami bolesne ciosy, ale oni w ogóle tego nie widzą, tylko idą przed siebie z taką stalową twarzą i z oczami, które są wpatrzone w cel. I ja się zastanawiałam, co to są te trzciny, co to są te liście, te gałęzie. I to są te wszystkie takie ciężary, te rzeczy, które są bez znaczenia, a gdzieś nas bolą i uwierają. I my na nie patrzymy zupełnie niepotrzebnie, bo mam patrzeć tam daleko. To jest ta strefa komfortu, z której czasami nam ciężko, często nam ciężko, mi jest ciężko zrezygnować. To są te gałęzie, to są te trzciny, to są te trawy, a my jesteśmy armią. I po prostu to nie chodzi o grzechy, tylko chodzi o taką, o takie rzeczy, które gdzieś nas ograniczają. I to są właśnie te rzeczy, na które my jako żołnierze nie mamy patrzeć. I to jest możliwe. Musimy patrzeć dalej. To nie musi nas powstrzymywać. To tak się rada ożyło we mnie i chciałam się z wami tym podzielić. Amen. Amen. Amen.